Witajcie! Myślę, że każdy, kto miał kiedykolwiek do czynienia z mniejszym albo z większym biznesem, ten wie, że tym, co jest fundamentem umożliwiającym osiągnięcie jakiegokolwiek sukcesu, to zdobycie zaufania klientów. Bez tego raczej żaden biznes nie jest w stanie funkcjonować, bo po prostu stałby się nierentowny. I żeby zdobyć takie zaufanie klientów, to z pewnością trzeba poświęcić wiele czasu, wiele energii, wiele pracy, by ludzi po prostu do siebie przekonać. I co ciekawe, zupełnie inaczej wygląda to w kontekście utraty zaufania. Ale na podobnym schemacie funkcjonujemy, kiedy próbujemy budować nasze zaufanie podczas budowy relacji z kimś. Żeby zdobyć czyjeś zaufanie, bardzo często potrzebujemy czasu. Rzadko zdarza się, żebyśmy nowo poznanej osobie przedstawiali nasze najskrytsze tajemnice albo dzielili się sytuacjami, o których to w zasadzie byśmy tak naprawdę nie chcieli pamiętać. W kontaktach międzyludzkich, żeby zdobyć zaufanie albo żeby zaufać, potrzebujemy czasu. I teksty biblijne, które nam dzisiaj towarzyszą, łączy właśnie wątek zaufania. W 5 Księdze Mojżeszowej czytamy dokładnie: to, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy. Czyli mamy tu wyjaśnienie, że to Bóg wszystko wie, że my dostrzegamy tylko to, co jest nam do życia i do funkcjonowania potrzebne, i w zasadzie, żeby nie oszaleć, to w jakiś sposób warto ten fakt zaakceptować. Natomiast ewangelista Jan relacjonuje modlitwę Jezusa, w której ten mówi, zwracając się do swojego Ojca: objawiłem im Twoje imię i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. A więc w tym świetle Jezus przedstawia Boga jako tego, który daje się nam poznać. Objawiając się nam, chce budować w nas wiarę, żebyśmy, ufając Mu, szli przez życie cały czas do przodu i stara się nas zapewniać, że będzie z nami we wszystkich naszych wyzwaniach, we wszystkim, co nas czeka. Drodzy, w czwartek rozpoczęliśmy nowy miesiąc. Jest to wrzesień, który dla wielu może być miesiącem nowych początków. Początków, które być może niosą ze sobą pewne obawy. Jak będzie wyglądała nowa klasa? Czy po wakacjach odnajdę się w szkole? Czy po okresie urlopowym albo zmianach, które są za nami, uda się nam w pracy odnaleźć? Albo czy nasze dzieci, albo czy nasze wnuki poradzą sobie z nową rzeczywistością? I w takich sytuacjach jest w nas wiele pytań. One kłębią się w naszych głowach. Mimo że te obawy prawdopodobnie przez jeszcze jakiś czas będą nam towarzyszyć, to warto zaufać Bogu, że On nad wszystkim panuje. Że On obejmuje nas swoją opieką, że pomoże przejść nam przez wyzwania, które są przed nami, pokonać każdy kryzys, bo On ma ogląd całości, większej całości, ma szerszą perspektywę i On obiecuje nam być z nami. I myślę, że to uspokajająca perspektywa, i że warto Bogu zaufać. I z tą myślą Was dzisiaj zostawiam. Wspaniałego dnia, pysznej kawusi. Pozdrawiam.